Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie. Czy kiedyś zastanawialiście się, jakie trunki spożywają bohaterowie Gwiezdnych Wojen, kiedy odpoczywają w kantynie albo relaksują się podczas podróży w nadprzestrzeni? Oto kilka z nich, plus garść ciekawostek na temat najpopularniejszych alkoholi z tego uniwersum. Materiał dotyczyć będzie zbiorczo legend oraz kanonu. Zapraszam. Alkohol, znany również jako gorzałka lub bimber, był substancją, która miała wpływ na umysły niektórych gatunków organicznych. Napoje te można było podzielić na kilka kategorii. Wina, wytwarzane z wyniku fermentacji owoców lub innej roślinności z dodatkiem środka spulchniającego, miody pitne wytwarzane z fermentacji cukrów biologicznych, piwa ważone ze zbóż oraz likiery wytwarzane z prasowanych, fermentowanych i mieszanych składników. Nie brakowało oczywiście whisky, wody ognistej i innych odmian cięższego kalibru. Mimo że większość powstała jako produkt uboczny naturalnej reakcji chemicznej z udziałem materii roślinnej, istniały również warianty syntetyczne. Podobnie jak w naszym świecie, niektóre okazy trzymano w beczkach do starzenia, np. koreliańską whisky. Prawdopodobnie było więcej rodzajów napojów alkoholowych niż jakiegokolwiek innego rodzaju jedzenia lub picia w galaktyce. Praktycznie każda zamieszkana planeta w galaktyce produkowała jakieś odurzające napoje, chociaż w represyjnych lub wysoce religijnych światach alkohol może być dostępny tylko na czarnym rynku. W zależności od świata i kultury, alkohol może być nielegalny, może być religijnym tabu, czy używką powszechną, która jest elementem życia codziennego. Zwłaszcza Korelianie pili dużo, o czym świadczy mnóstwo rodzajów alkoholi i napojów mieszanych. Niektórzy wierzyli, że Korelianie mieli wyjątkowo mocne głowy, podczas gdy inni domyślali się, że produkowali oni i sprzedawali alkohol innym planetom, sami spożywając jedynie umiarkowane ilości. Niektórzy wierzyli nawet, że Korelia chciała upić całą galaktykę, a następnie ją obrabować. Przykładowo alkohol metylowy był ulubionym napojem czadrafanów, tak jak woda była dla ludzi. Inna ciekawostka z kolei, mus było imieniem nadawanym samicom zabraków i oznaczało wino. Nazwa pierwotnie odnosiła się do każdego mocnego alkoholu, który był używany do oczyszczania ran. Merisi, Corellia, Quat i Sakoria byli głównymi eksporterami alkoholu, podczas gdy wino było jednym z głównych produktów eksportowanych przez Alderaan i Glovi. Na wielu światach cła na alkohol były wysokie, a przemyt nie był niczym niezwykłym. Wiele planet w galaktyce określiło wiek legalnego picia, który zabraniał spożywania alkoholu przez nieletnich. Na wielu planetach 16-letni człowiek nie mógł legalnie głosować ani pić. Karozyci przykładowo nie przepadali za alkoholem i jego długo- i krótkoterminowym wpływem na fizjologię wielu istot. W rezultacie zakłady serwujące alkohol zostały ograniczone do minimum, a sam trunek był bardzo wysoko opodatkowany. W mieście Mos Espa na Tatooine podczas ery narodzin Imperium obsługa ciężkiego sprzętu pod wpływem alkoholu była wykroczeniem klasy trzeciej, za co groziła grzywna w wysokości od 10 do 1000 trugutów. Chociaż mistrz Jedi Farfalla był znany z tego, że raczył się dobrym winem, to alkohol nie był zalecany dla Jedi od czasów wojen klonów. Rada Jedi nierzadko martwiła się faktem, że padawani lubowali się w piciu, aczkolwiek wstrzemięźliwość w tym zakresie była raczej radą niż nakazem. Alkohol był środkiem dezynfekującym, ale nie tylko. Tihar był tak mocny, że można było go stosować do odtłuszczania części silnika. Alkohol był czasami używany jako składnik żywności i konserwant. Na przykład ciasto Riscate było specyficznym wyrobem, które dzięki zastosowaniu alkoholu można było podawać do jedzenia przez lata, a nawet dziesięciolecia. Drinków i koktajli na bazie alkoholu, jakie pojawiły się w kanonie i legendach, jest całe mnóstwo. Od arkajańskiego słodkiego mleka czy merazańskiego złota, poprzez muften, Utaguta, Buganoga, Oddech Niebios, Fatro czy takie smakołyki jak kalamariański Xinfar i doriański Quill. Dobra, widzę, że chcecie więcej, proszę bardzo. Sok z pyłu, przemytniczy cydr z przyprawami, Garmorl, sok odrzutowy, Ciraki, Weyerbock, Lothal Spicebrew czy w końcu Wicked Womprat. Mam nadzieję, że wystarczy. Także, jak widzicie, dobrze się zabawić w odległej galaktyce było dość łatwo, o ile miało się odpowiednią liczbę kredytów.
To wszystko na dzisiaj. Dziękuję i dajcie znać, o czym chcecie kolejne odcinki. Uszanowanie dla patronów i niech moc zawsze będzie z wami.